Co stanowi dobry serial? Właściwie nie tylko serial, ale i film, grę, książkę, komiks, wszystkie te media, w których opowiadamy jakąś historię. Tak naprawdę w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, te czynniki mogą być zgoła inne, a dodatkowo każda pojedyncza osoba może personalnie preferować inne aspekty danej produkcji, które dla niej są ważniejsze od innych i mogą decydować o jakości takiego serialu. W przypadku książki, podobnie jak w przypadku filmu czy gry, można mówić o na przykład fabule samej w sobie. Dla kogoś stanowić może ona element tak kluczowy danej historii, że bez niej i dobrze napisanej intrygi nie jest w stanie dobrze czegokolwiek ocenić. I nic dziwnego, fabuła dla wielu, jak i pewnie nawet i większości, to wręcz podstawa w przypadku próby opowiedzenia jakiejś historii. Masa genialnych plot twistów, niesamowity plan głównego antagonisty, lore, jaki ma do zaoferowania dla nas świat, przedstawiony, to coś, co wielu ceni sobie ponad wszystko. Ale dla innych to może akurat aspekt techniczny to coś, co kupuje daną osobę najbardziej. Film to przede wszystkim medium audiowizualne i dla wielu dana produkcja powinna przede wszystkim dobrze wyglądać, być dobrze zmontowana, mieć fenomenalną reżyserię. Bo co im po tym, że fabuła jest całkiem ciekawa, skoro całość wydaje się denna, a brak umiejętności opowiadania obrazem poszedł do kosza już na pierwszym etapie produkcji, a film ignoruje całkowicie podstawową zasadę kina, show don't tell, i jesteśmy praktycznie tylko i wyłącznie bombardowani nieumiejętnym przedstawieniem tej całkiem ciekawej fabuły. W przypadku animacji tym bardziej myślę, że można mówić o wykonaniu technicznym. W końcu taki obraz, klatkę, scenę w kreskówce tworzy się od zera i gołym okiem często widać te animacje bardziej jakościowe i te mniej. Dla niektórych aspekt wizualny, ta jakość animacji jest na tyle ważna, że dla nich cały serial mógłby być napisany absolutnie fatalnie, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo oni przyszli tu po prostu nacieszyć oczy fenomenalnymi scenami walk, nieobłędną animacją. W głównej mierze mówię tutaj o kulturze Sakugi, która odnosi się do niebywale dobrze zanimowanych scen w przypadku japońskiej animacji. Niemniej na pewno nie o tym dzisiaj, bo dla mnie personalnie jest jeden aspekt produkcji, który sprawia, iż dany serial, film czy cokolwiek innego może wyglądać absolutnie fatalnie, może mieć najgłupszą fabułę na świecie, ale jeżeli ten element jest napisany umiejętnie, to będę w stanie fenomenalnie bawić się na tym tytule. Z drugiej strony natomiast, jeśli dana rzecz ma fenomenalną intrygę, wygląda cudnie, ale rzecz, która najbardziej sobie cenię w produkcjach, nie jest umiejętnie przedstawiona, to po prostu coś we mnie w środku umiera i całym sobą mam ochotę zakończyć dany seans w trybie natychmiastowym. O czym mowa, zapytacie? Jeśli oglądacie moje filmy regularnie, to bardzo możliwe, iż już nawet wiecie, o czym mowa, gdyż często o tym wspominam. Tak było nawet w mojej niedawnej recenzji Hasbin Hotel, gdzie podałem jedną rzecz, która najbardziej trzymała mnie w tej kreskówce, ale również najbardziej na nią narzekałem, gdy nie była ogrywana zbyt dobrze. Tą rzeczą są postacie pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne, protagoniści, antagoniści, kocham je wszystkie, tak długo jak napisane są dobrze. Kocham postaciocentryzm w jakiejkolwiek formie, ubóstwiam różnorodność, jeśli chodzi o charaktery postaci oraz przede wszystkim, i najważniejsze, ich relacje między nimi. To, jakie mają ze sobą interakcje, no po prostu coś cudownego. I tak się składa, że ostatnio skończyłem oglądać jedną kreskówkę, serial, który na długo zapadnie w mojej pamięci, a ja po jej obejrzeniu czuję pustkę w sercu, bo boję się, że jeszcze przez długi czas nie zobaczę nic tak dobrego. Shira i Księżniczki Mocy to kreskówka, w której się zakochałem od praktycznie samego początku, w głównej mierze przez to, jak niebywale umiejętnie pisze swoje postacie, a ja z pełną świadomością jestem w stanie stwierdzić, iż nigdy w całej historii mojego życia nie spotkałem się z czymś, co lepiej i ciekawiej pisze swoje postacie oraz każdej z nich daje dokładnie odpowiednią ilość czasu ekranowego do tego stopnia, iż w przypadku żadnego z bohaterów nie czuję, iż jest go za mało bądź właśnie za dużo. Dodatkowo jest to serial, którego postacie są tak intrygujące i różnorodne, co w połączeniu z już, jak już wspominałem, naprawdę umiejętnym pisaniem sprawia, iż ja, będąc szczerym, lubię każdą pojedynczą poznać w tym serialu. Szczerze, nie wiem, czy istnieje ktoś, kogo bym nie lubił, nawet jeżeli jest to przerażający antagonista, którego mamy się bać. Ale oczywiście postacie to nie wszystko, co ten serial ma do zaoferowania, nawet jeśli to zdecydowanie jego najlepszy element. Bo mimo wszystko, gdy mowa o fabule, to również nie jestem w stanie powiedzieć o niej za dużo złych rzeczy, choć nawet tutaj to ta fabuła pchana jest do przodu praktycznie tylko i wyłącznie przez postacie, a całość opiera się w zasadzie tylko na nich. Czasami mam wrażenie, że gdy oglądam jakiś serial, to czuję, że jeżeli pozbyć się całości danego castu lub przynajmniej jakiejś części, to wciąż w jakiś sposób bylibyśmy w stanie opowiedzieć tą fabułę. Może bardziej w formie
jakiegoś lore niż faktycznej historii, ale wciąż byłoby to możliwe. Co oczywiście też może być jak najbardziej plusem, bo to oznacza, że fabuła stoi na własnych nogach. Niemniej właśnie w She-Ra, jak w żadnym innym serialu, widać jak pięknie te dwa elementy współgrają, jeśli zrobimy je w odpowiedni sposób. W każdym razie, fabuła She-Ry. Poznajcie Adorę, nastoletniego żołnierza Hordy, która szkolona jest tylko w jednym celu, przyniesieniu pokoju na świecie poprzez pokonanie złych i brutalnych księżniczek, które stoją im na przeszkodzie. Poza nią w tym celu szkoleni są jeszcze cztery inne osoby, a zarazem najbliżsi przyjaciele Adory, ale przede wszystkim najważniejsze ze wszystkich jest tutaj Katra, którą z She-Rą łączy specjalna, nierozerwalna relacja przyjacielska. Ale już wkrótce wszystko ma się zmienić. Główna bohaterka, błądząc pewnego razu w lesie, znajduje magiczny miecz, dzięki któremu ona sama obdarowana zostaje zdolnością transformowania się w potężną She-Rę, legendarną wojowniczkę z legend, która ma przynieść pokój całej Etyrii. Chwilę później poznaje także Glimmer i Boa, dwójkę dzieciaków walczących przeciwko Hordzie, a szybko później Adora orientuje się, że cały jej światopogląd runął. Wszystko, w co wierzyła i za co walczyła, okazało się kłamstwem, którym Horda truła ją od dziecka. Nie zgadzając się na taką niesprawiedliwość, postanawia dołączyć do ruchu oporu i jako She-Ra przysięga raz na zawsze pokonać Hordę, a co za tym idzie, stawić czoła swojej najlepszej przyjaciółce Katrze, którą jakby nie patrzeć mimo wszystko zdradziła. Całkiem lubię Adorę jako protagonistkę, lecz uważam, że ze wszystkich postaci jest ona zdecydowanie najsłabszym elementem. Jest w niej coś takiego, co ją wyróżnia, lecz sporo jej elementów jest momentami aż do bólu generyczne, jak na przykład jej wielka dobroduszność, mężność, siła do ciągłego parcia przed siebie mimo wielu porażek, a uginanie się tylko w kluczowym, kulminacyjnym momencie historii to wszystko klisze, które możemy zaobserwować w wielu protagonistach, typu wybraniec, którym Adora jak najbardziej przecież jest. Lecz gdybyśmy rozpatrywali jakąkolwiek postać w tym show z perspektywy samej sobie, to pewnie o wielu byłbym w stanie narzekać. Jednak to, dlaczego te postacie tak dobrze działają, to dlatego, że działają one razem i mają między sobą niebywałą chemię. Mówiąc o Adorze, nie mogę nie powiedzieć o Katrze, czyli postaci z jednym z lepiej napisanych wątków, a w szczególności Redemption Arków, jakie widziałem od dawna. To jak to wszystko, jak relacja tych dwojga balansuje pomiędzy przyjaźnią, nienawiścią, ponowną przyjaźnią, aż kończąc na miłości, to po prostu wybitne, jak emocjonalny wątek to jest. Od tego momentu pogadamy sobie też o tej kreskówce trochę bardziej spoilerowo, więc czujcie się ostrzeżeni. Jednocześnie mówiąc o postaci Katry, nie mogę nie wspomnieć o kilku innych postaciach. Przede wszystkim Shadow Weaver, osoba, która samodzielnie wychowała zarówno Adorę, jak i Katrę, która wiecznie idealizowała tą pierwszą i równała z ziemią tą drugą. Osoba, która pomimo faktu, iż zniszczyła życie zarówno Adorze, jak i Katrze, od małego wpajając im hordowską propagandę, jednocześnie szkoląc ich na przyszłych bezlitosnych żołnierzy, wciąż była dla nich jak matka, co w szczególności widać po Katrze. Bohaterka ta nienawidzi Shadow Weaver z całego serca, lecz wciąż czuje nieustanną potrzebę aprobaty i docenienia z jej strony. A czegokolwiek by nie robiła, nieważne jak bardzo Katra starała się sprostać jej oczekiwaniom, ta zawsze ponad wszystko wybierała Adorę. Dlatego prawdopodobnie nigdy tak bardzo na tym serialu, jak i zarówno od dawna, nie popłakałem się tak bardzo jak na śmierci Shadow Weaver, która oddaje życie zarówno za Adorę, ale przede wszystkim za Katrę. I w swoich ostatnich chwilach przeprasza za wszystko i wreszcie po raz pierwszy i ostatni w swoim życiu mówi, że jest z niej dumna. Ta scena działa dlatego tak dobrze, bo była podbudowywana przez ostatnie 5 naprawdę wybitnych sezonów i gdy tylko ją dostajemy w finalnym odcinku, to uderza z tak kurewską mocą. To jest aż niepojęte, jak cudownie wszystkie klamry w tym serialu się zamykają. Ale to nie wszystkie niesamowite wątki powiązane z Katrą, o których muszę pogadać. Przede wszystkim Skorpia, prawdopodobnie jedna z moich ulubionych postaci z całej kreskówki. Księżniczka o ogonie i szczypcach Skorpiona, która współpracuje z Katrą w celach pokonania Adory i reszty księżniczek. Skorpia to strasznie tragiczna postać, a jej wątek z bólem oglądało mi się przez całą moją przygodę z tym serialem. Postać ta to najprawdopodobniej najmilsza postać całej kreskówki i dlatego sposób, w jaki jest traktowana przez Katrę, jest jeszcze bardziej bolesny niż byłoby to normalnie. Po zdradzie Hordy przez Adorę, Katra jest rozpaczona, w końcu straciła właśnie swoją najlepszą przyjaciółkę. Wtedy właśnie wchodzi Skorpia, która stara się pocieszyć Katrę i zaprzyjaźnić się, lecz ona stale ją odtrąca. Co jest jeszcze boleśniejsze, Skorpia przez naprawdę bardzo długi czas tego nie widzi. Nie dostrzega tego, że Katra ma ją gdzieś i że jest dla niej niczym, a wręcz przeciwnie. Skorpia stale powtarza, jakimi są dobrymi przyjaciółkami. Skorpia również jako jedyna ze wszystkich zauważa, jak bardzo skrzywdzoną i zagubioną osobą jest Katra.
Skorpia była wszystkim, czego Katra obecnie potrzebowała. Była najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek mogła sobie wymarzyć. Była przy niej zawsze w jej największych dołkach, wspierała ją we wszystkim, co robi. Jestem pewnie nawet w stanie stwierdzić, iż była lepszym przyjacielem niż Adora była kiedykolwiek, lecz Katra tego nie doceniała. Stąd też moment, gdy Skorpia wreszcie się orientuje, jak postrzegana jest przez Katrę i postanawia ją opuścić, jest jednocześnie pozytywny, ale równie dołujący. Powiedziałbym, że miało to spory, słodko-gorzki vibe, tym bardziej z perspektywy tego, że dopiero w momencie, gdy Katra zauważa, że jej nie ma, to dopiero wtedy orientuje się, jak ważna była i żałuje, że ją otrąciła, ale jest już na to za późno. Podobnie było z trójką przyjaciół Katry i Adory, którzy również przez tą pierwszą nie byli dobrze traktowani. I coś, co dla mnie jest równie niesamowite, to fakt, jak cudownie choćby najmniejsza postać w tym serialu ma cudownie rozdysponowany czas antenowy i nawet trójka tych losowych postaci, które w żadnym stopniu nie miały wpływu na fabułę, nawet oni dostają własny odcinek. Zostając jednak wciąż przy postaciach przewijających się w Hordzie, nie mogę nie wspomnieć oczywiście o Hordaku i jego niesamowitej relacji z inną cudowną postacią, o której powiem za chwilę. Hordak początkowo kreowany był na tego najgorszego z najgorszych. No w końcu rządzi Imperium, z którym główna bohaterka tak zaciekle walczy. Jednak zastosowano tutaj dość moim zdaniem oklepany motyw, który ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Czyli motyw, w którym początkowo mogłoby się wydawać główny antagonista, dostaje następnie swój Redemption Arc. Wpierw mamy oczywiście szansę go lepiej poznać, postać ta dostaje trochę więcej głębi, poznajemy trochę jego nieczęsto tragiczne motywacje, a na pewnym etapie historii postać ta często zmienia swoją stronę, a na jej miejsce wchodzi ktoś podobny do tej postaci z początku, ale o wiele, wiele gorszy. Podobną sytuację mieliśmy na przykład w przypadku Awatara Aanga, gdy Zuko, początkowo główny antagonista, z wyłączeniem Ozaia, pomału zaczyna przejawiać elementy dobroci, a gdy tylko do tego dochodzi, na jego miejsce wskakuje Azula, która już ostatecznie na swój Redemption Arc nigdy nie zasłużyła. Podobną sytuację mieliśmy też w omawianej dawno temu przeze mnie kreskówce Kipo i Dziwo Zwierzę oraz Star Butterfly, gdzie w tym drugim działało to jednak trochę średnio. Lubię bardzo ten motyw, bo myślę, że jest to jednocześnie najłatwiejszy sposób na napisanie dobrego Redemption Arku przy jednoczesnym niepozbywaniu się jakiejś formy przerażającego antagonisty, a jednocześnie tak dobrze działający. W przypadku Hordaka mieliśmy to samo, początkowo złowieszczy i bezlitosny villain zaczął zyskiwać trochę elementów szarości w momencie, gdy w jego życiu pojawiła się Entrapta, genialna wynaleszczyni i jednocześnie najcudowniejsza kreatura w całym uniwersum. Entrapta przez swój unikalny charakter i dziwny sposób bycia jako jedyna nie bała się Hordaka, a jednocześnie pozwalała sobie na bardziej krytyczne komentarze w jego stronę. Hordak zyskał coś, czego nigdy w swoim życiu nie doświadczył. Zyskał przyjaciela. Relacja tych dwojga to zdecydowanie jeden z moich ulubionych wątków w tym serialu. Ponadto bardzo lubię fakt, jak wiele łączy tych z pozoru dwóch różnych postaci. Oboje zostali porzuceni przez swoich najbliższych. Entrapta utknęła w głównej bazie Hordy po finale sezonu pierwszego i akcji ratowania Glimmer i Bow ze szponów Shadowweaver. Przyjaciele, którzy myśleli, że Entrapta zginęła, zostawili ją, co ostatecznie doprowadziło do początku współpracy Entrapty z Katrą oraz całą Hordą. Natomiast Hordak, porzucony przez swojego władcę Horda Prime z uwagi na jego wadę genetyczną i byciem postrzeganym za wręcz podgatunek, chce zbudować Imperium w Eterii, aby Hord Prime z ochotą przyjął go z powrotem w swoje ramiona. Podoba mi się również, jaki wpływ Entrapta miała na Hordaka i jak próbowała go uzmysłowić, że nikomu nie musi nic udowadniać i że nie musi sprostać niczyim oczekiwaniom, że wcale nie musi służyć Hordowi Prime i że może być po prostu sobą. Oczywiście wszystko się zmienia, gdy Katra zsyła Entraptę na bezludną wyspę i okłamuje Hordaka, jakoby ta go zdradziła i tylko bawiła się jego uczuciami, na co ten niebywale się wścieka, co tylko pokazuje, jak wiele Entrapta dla niego znaczy. Postać ta zdecydowanie również ma swój moment w finale, gdy ostatecznie sprzeciwia się woli Horda Prime, dzięki czemu jego Redemption Arc staje się dopełniony. Z innych postaci nie mogę nie wspomnieć również o relacji Mermisty z He-Hulkiem, czyli prawdopodobnie mojego ulubionego paringu w całym show. Postacie tak skrajnie różnie, wiecznie narzekające na wszystko Mermista i ekstrawertyczny Seahawk brzmią jak typy ludzi, którzy nie mogą się ze sobą dogadać, a mimo tego za każdym razem, gdy tylko pojawiałem się wspólnie na ekranie, to czuć od nich tą niebywałą chemię. Do dziś moją ulubioną sceną całego serialu jest motyw, gdy Mermista wyznaje Seahawkowi, że ona również kiedyś podpaliła komuś statek, bo chciała sprawdzić, jakie to uczucie. A podpalanie statków to przecież znak rozpoznawczy Seahawka, na co ten jej odpowiada, że jest wszystkim, o czym mógłby sobie kiedykolwiek wymarzyć.
I tak jest z każdą postacią w tej kreskówce, gdzie jak wspominałem na początku, nie jestem pewien, czy jestem w stanie nie lubić jakiejkolwiek postaci. Frosta i Perfuma, czyli dwie pozostałe księżniczki, również dodają coś od siebie do całości. Frosta chociażby w wątku chęci zaprzyjaźnienia się z Glimmer oraz trochę tragicznym wątkiem, że już w wieku dziecięcym musiała rządzić ogromnym mocarstwem, a Perfuma, pomimo swojej delikatności i nieporadności, wiele razy potrafiła wykazać się i udowadniała, że może z dumą nosić tytuł jednej z najpotężniejszych księżniczek. Ataka Glimmer i Beau stanowią świetne postacie, które idealnie współgrają z Adorą i we wszystkim ją wspierają. Za każdym razem, gdy wprowadzana jest nowa postać, nie jestem w stanie oderwać oczu od tego, jak fenomenalnie jest napisana, nawet jeżeli są to postacie czysto epizodyczne, jak na przykład ojcowie Boa, a nawet jeśli inne postacie nie miały początkowo za dużo do gadania, mimo iż pojawiały się od samego początku, jak Spinnerella i Netossa, które zadebiutowały już w pierwszym odcinku, tak i dla nich znajdzie się odpowiedni czas i miejsce, gdy w finale dostały one dość spory i znaczący wątek i jeden w moim odczuciu z najbardziej poruszających. Mogą się zdarzyć postacie, które lubię mniej od reszty, ale wciąż nie widzę w nich niczego złego. A tym bardziej, gdy myślę sobie, że gdzieś tam są też tak fenomenalne postacie jak Double Trouble, którzy zdecydowanie są jedną z moich ulubionych postaci całego serialu. No po prostu kocham typ siewców chaosu skurwysynów. Nawet jeżeli pomyślimy sobie, iż jest to pewnie najbardziej generyczny sposób na przedstawienie osoby niebinarnej, to szczerze myślę, że nie ma to żadnego znaczenia. Double Trouble dalej będzie jedną z bardziej cool i bardziej lubianych postaci tego show. I myślę, że to również dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak jak mówiłem, jako fan postaciocentryzmu, jestem niebywale oczarowany, jak serial ten umiejętnie rozpisuje swoich bohaterów i z jakim zaangażowaniem chciałem dzięki nim śledzić poczynania każdego z nich. A ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.